pokazuje nam obecność polskich marek na Facebooku. Jak to wygląda? Przede wszystkim można zauważyć, że są głównie strony, witryny internetowe, brakuje praktycznie jakiegokolwiek brandu, są to dane z lutego 2010. Tutaj jeszcze warto byłoby dodać, że na pierwszym miejscu wtedy znajdowała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Akurat tu w tym zestawieniu Facebooka, nie wiem dlaczego, ale nie uwzględnił tego. A następnie też dość wysokie miejsce, jednym z niewielu brandów miała Heja w tamtym okresie. Natomiast to troszeczkę zmieniło się już pod koniec tego roku. I tu jeżeli weźmiemy troszeczkę z innego źródła, ponieważ Facebooker, fajny projekt, ale jakoś zaprzestał swoją działalność i prowadzenie statystyk, zmieniło się to na korzyść Social Breakers, serwisu, który ma czeskie pochodzenie, jest jednym z większych, bardziej znanych deweloperów i preferowanym deweloperem Facebooka. I możemy tu zaobserwować, iż już praktycznie pierwsze piętnastka to są same marki. Zaczynamy od Kropa, Rizert, Mały Głód, duża kampania, która toczyła się na Facebooku zarówno, ale i w telewizji i w pozostałych mediach. Odniosła bardzo, bardzo duży sukces tak naprawdę. House, czyli tutaj kolejna marka ubraniowa i kolejne brandy. Na kolejnych slajdach i kolejne case'y, które będziemy Państwu pokazać, będą również z tej pierwszej piętnastki, które realizowaliśmy dla naszych klientów. Jeżeli chodzi o coś, co jest dość istotne według nas i to, co chcielibyśmy Państwu powiedzieć, utrwalić, tak naprawdę kilka dobrych praktyk, wskazówek. Myślę, że ten slajd już jest w większości Państwa dobrze znany. Natomiast dalej staramy się o tym przypominać i to zarówno, tak jak koleżanka przed nami mówiła, o działaniach długofalowych i to, jeżeli chodzi o social media, powinno mieć miejsce jak najbardziej. Tylko trzeba to wszystko zrobić przemyślanie z głową, raczej flighty takie pojedyncze nie będą miały większego sensu, bardziej by zależało nam, jeżeli chodzi o social media, o działaniach długofalowych. I to, o czym chcielibyśmy w przypadku Facebooka zaznaczyć, co jest dość istotne, że mamy tak zwane trzy strefy. Pierwszą strefą, na pewno najważniejszą, od której powinniśmy zacząć nasze wszelkiego rodzaju działania, to jest stworzenie fanpage'a i na tym fanpage'u prowadzenie jakichś komunikacji z użytkownikami. Następnie w dalszych etapach naszych działań warto pomyśleć, zastanowić się o reklamie, o wszelkiego rodzaju formach engagement ads i ewentualnie kampaniach w formacie CPC. I gdzieś myślę, że kolejną z ważnych rzeczy, o których nie można zapomnieć tak naprawdę, to są wszelkiego rodzaju aplikacje, social pluginy, jeżeli mamy strony zewnętrzne. Natomiast to trzeba wszystko zastanowić się, co i w jakiej kolejności chcemy zrobić i kiedy to będzie miało dla nas tak naprawdę największy sens. Kolejną rzeczą, którą zaobserwowaliśmy, prowadząc wiele kampanii internetowych i między innymi też dzięki temu House ma taką wysoką pozycję, jaką ma teraz, to są oferowanie wszelkiego, można to nazwać różnie, bo wielu osobom się to źle kojarzy jako rozdawnictwo, przekupywanie użytkowników, ale tak naprawdę nie do końca, ponieważ może troszkę. Ale w każdym razie, dając zniżki, oferując jakieś coś użytkownikowi, naprawdę chętniej zostaje fanem naszej marki, a często może zostać w przyszłości ambasadorem i chętnie będzie nasze produkty proponował innym swoim znajomym i zachęcał do ich użytkowania. I bardzo prosta grafika, gdzie mamy markę House, zniżkę minus 50%. Naprawdę sprawia to bardzo dobre zaangażowanie użytkowników na Facebooku. Kolejna rzecz, która jest dość ciekawa, którą zaobserwowaliśmy przy wielu kolejnych kampaniach, to jest czas działa na wyobraźnię, tak to ujęliśmy. Natomiast chodzi o to, żeby użytkownikowi dawać ograniczone pole działania, czyli troszeczkę na zasadzie takiej, że do 1 sierpnia możesz z tej promocji skorzystać, czy danego dnia możesz z takiej promocji skorzystać.